Witam bardzo serdecznie. Zapraszam na specjalne wydanie magazynu filmowego Kocham Kino, w którym gościmy największe osobowości polskiego światowego kina, ale także polskiej światowej kultury. Dzisiaj nasi goście przyjęli zaproszenie i bardzo się z tego cieszymy, gdyż są to twórcy nowego polskiego filmu. O wielkim poecie i ciekawym człowieku, jego życiu pełnych różnorodnych uczuć i doznań. Witamy scenarzystę, reżysera i producenta filmu pod tytułem Powiedz serce albo się rozpocz, poświęconego Władysławowi Brunowskiemu. Zwracam się do twórcy scenariusza. Jaki charakter ma film? Czy przedstawi pan całe życie poety, czy tylko wybrane aspekty? Starałem się skupić na tym, co najważniejsze w życiu człowieka, czyli na uczuciach, które w przypadku poety są szczególnie intensywne. Zwróciliśmy głównie uwagę na relacje naszego bohatera z najważniejszymi w jego życiu kobietami. Czy mogę zaryzykować stwierdzenie, że film ukazuje duchowy rozwój artysty pod wpływem znaczących w jego życiu postaci? Tak. Na kształtowanie osobowości młodego poety, duży wpływ miał ścisły życiowy związek z babcią Jadwigą Lubowicką. Najpierw gamy, potem hamowo, cztery, tararara, tararara.